Szanowni Państwo, witam na filmu albo konferencji prasowej, jak kto woli, w Starostwie Powiatowym w Robczycach. Chciałbym kilka informacji Państwu przekazać, generalnie związanych z funkcjonowaniem i w pewnym zakresie Starostwa Powiatowego, ale przede wszystkim Zakładu Opieki Zdrowotnej w Robczycach i w Sędziszowie, właściwie Małopolski. Jestem, proszę Państwa, tutaj stoję obok tablicy związanej z nową koncepcją, którą opracowuje dla nas przy uzgodnieniu z Zakładem Opieki Zdrowotnej firma Voxel. Firma, która w tej chwili już od ponad 10 lat funkcjonuje na zasadach wynajmowania pomieszczenia w Szpitalu Powiatowym Sędziszowie Małopolskim do funkcjonowania rezonansu magnetycznego. W tej chwili, co prawda, podpisaliśmy, czy ZOS podpisał umowę na przedłużenie tej współpracy, natomiast firma też zaproponowała, żeby uruchomić w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim również pracownię tomografu komputerowego. Nowa rzecz, która do tej pory nie funkcjonowała, nie miała miejsca w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim. Byłoby tak zwane medyczne centrum diagnostyczne. Jest tutaj na tablicy pokazana taka wstępna koncepcja tych dwóch właściwie pracowni, czyli pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Jest to, tutaj posłużę się trochę dokumentami, proponowana lokalizacja tych dwóch pracowni byłaby na działce pomiędzy istniejącymi budynkami A, B i C, czyli tak zwanym podwórku szpitala. Taki nowy pawilon o powierzchni około 230 metrów kwadratowych i właśnie tam byłyby te obydwie pracownie zlokalizowane. I oczywiście związane z tym usługi dla mieszkańców, dla pacjentów szpitala w Sędziszowie Małopolskim. Zwiększenie zakresu jakby funkcjonowania szpitala o te pracownie, właściwie o tą jedną pracownię, bo rezonans, tomograf w tej chwili mamy, a byłby dodatkowy rezonans, spowodowałoby też w przyszłości zwiększenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. No i oczywiście przede wszystkim to, co dla nas najważniejsze, zwiększenie zakresu świadczenia usług medycznych dla pacjentów, również dla mieszkańców naszego powiatu. Wyżej wymienione pracownie, które tutaj Państwu prezentuję, byłyby uruchomione, czy taki jest plan, zostaną uruchomione w całości kosztem i staraniem właśnie firmy Voxel, która będzie wykonywała te badania na rzecz pacjentów naszego szpitala. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, ale też no, musimy wiedzieć o tym, że akurat teren czy działka, na której byłaby zlokalizowana ta pracownia, współwłaścicielem jest jej Urząd Miejski, czyli gmina Sędziszów Małopolski. W tej chwili firma wystąpiła do burmistrza o wydanie zgody. My już jako współwłaściciel tej działki taką zgodę na umieszczenie takiego budynku, czy takiego właściwie kontenera wydaliśmy już. W tej chwili jest to na etapie właśnie zgody burmistrza. I po tym nastąpiłaby, tak wcześniej powiedziałem, inwestycja i uruchomienie. A uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku i funkcjonowanie tego. I oczywiście no, tutaj tak to jest zorganizowane, że Narodowy Fundusz Zdrowia dopiero jakby po wykazaniu się pewnymi dodatkowymi działaniami może negocjować, czy wtedy podchodzi tak już rzeczowo do negocjowania kontraktu. Więc no trochę tutaj dużo czeka nas działania i zaangażowania w to, aby raz ta inwestycja ruszyła, a drugi raz, żeby oczywiście odpowiedni kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na to uruchomić.
Dodam też również, że jeszcze jest jedna, bardzo taka może niewidoczna, ale też ważna. Państwo już pewnie informowaliście o tym w swoich programach, w mediach, w gazetach. Sterylizatornia, która będzie zlokalizowana i funkcjonowała, będzie w szpitalu w Sędziszowie. Do tej pory się to tak odbywało, że wszystkie zabiegi, operacje i wykorzystywane do tego urządzenia były przewożone transportem do Ropczyc. Tutaj w ZOZ-ie w Ropczycach te narzędzia były sterylizowane, jakby no, tak potocznie mówiąc, myte i z powrotem odwożone, więc no, tutaj oszczędzilibyśmy trochę na kosztach i pewnie na czasie, no bo to jednak zajmuje trochę to jeżdżenie między Ropczycami a Sędziszowem. Drugą rzecz, która dotyczy Zakładu Opieki Zdrowotnej, no to jest kwestia wyboru dyrektora tej placówki. Zanim na ten temat coś powiem, to chciałbym tutaj za pośrednictwem mediów podziękować pani Karolinie Dziasek-Medrygał, która przez ostatnie miesiące pełniła te obowiązki. Pełniła je bardzo dobrze, bardzo za to dziękuję. Za to zaangażowanie wykraczające często nawet poza zakres tych obowiązków, więc bardzo dobrze wspominam ten okres i życzę pani Karolinie w tej chwili dużo zdrowia, bo jej prywatne sprawy pozwalają powiedzieć, może nie za dużo powiem, ale żeby wszystkie te jej prywatne sprawy w tej chwili dobrze się rozwiązały i miały szczęśliwe zakończenie. Szanowni Państwo, ja też już trochę informowałem na temat konkursu na dyrektora ZOZ-u, ale tak, żeby była już kompletna informacja przekazana, to powiem tak. 6 sierpnia odwołaliśmy pana Mirosława Leśniewskiego ze stanowiska dyrektora ZOZ-u w Ropczycach. Została powołana komisja, skład Witold Darłak, Piotr Bodziany, Bernadeta Frysztak, Bernadeta Safin-Wielis, Jarosław Broda. W tej komisji obowiązkowo musi być przedstawiciel podmiotu, przedstawiciel jakby tego środowiska lekarskiego, w żaden sposób nie związany z placówką, której dotyczy konkurs. Mówię tutaj o nazwisku pana doktora Bodzianego. Również pani Bernadeta Safin-Wielis, no to przedstawiciel organu tworzącego, będący adwokatem. Komisja odbyła pierwsze posiedzenie 26 września. Na tym posiedzeniu został ogłoszony właśnie regulamin i konkurs. Jak Państwo dobrze wiecie, w pierwszym konkursie złożone zostały 2 oferty. One nie spełniały warunków. Konkurs został powtórzony. I drugi taki konkurs, który dosłownie od początku, czyli od utworzenia regulaminu, od ogłoszenia tego konkursu musiał się odbyć, został ogłoszony i w dniu 30 października odbyło się już kolejne posiedzenie komisji konkursowej, w trakcie którego rozpatrzono zgłoszone kandydatury, a było ich w tym momencie 3, czyli w tym drugim konkursie uczestniczyło 3 osoby. Komisja sprawdziła kompletność dokumentów, stwierdziła, że w postępowaniu konkursowym uczestniczy co najmniej 2 kandydatów, bo było, tak przypominam, 3 osoby. Wszystkie osoby, czyli te wszystkie 3 osoby spełniały to podstawowe kryterium, czyli złożyły właściwe dokumenty. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostały dopuszczone 3 osoby. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnej komisja konkursowa przeprowadziła pierwsze głosowanie tajne, w efekcie którego nie wybrano kandydata na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach. Zgodnie z procedurą konkursową przewodniczący komisji zarządził drugie głosowanie tajne, którego skutkiem również nie wybrano kandydata na przedmiotowe stanowisko. Powyższy wynik został powtórzony w 3 głosowaniu, które również nie wyłoniło kandydata na stanowisko dyrektora ZOZ-u. W wyniku powyższych głosowań, zgodnie z paragrafem 3 ust. 6 regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach, wszystkie 3 kandydatury zostały odrzucone. W związku z powyższym komisja konkursowa nie dokonała wyboru kandydata na stanowisko dyrektora ZOZ w Ropczycach.
Na chwilę obecną Zarząd Powiatu jest zobligowany do nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. To takie szczegóły, które chciałbym, żeby do opinii publicznej dotarły. Jak wiemy, pani Karolina Ciasna-Medryga pełniła swoje obowiązki dyrektora do 6 listopada i od 7 właściwie listopada no nie ma dyrektora w ZOZ-ie, w Ropczycach i Sędziszowie, w szpitalu w Sędziszowie. Na tą chwilę obowiązki zastępców dyrektora i wszystkie związane z tym decyzje podejmuje zastępca dyrektora pan Pachlita i zastępca dyrektora do spraw medycznych pan dr Ludwik Jasiński, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora. I szanowni państwo, taka sytuacja może trwać w sposób, który no, w żaden sposób właśnie prawo tego nie określa. Ponieważ też mamy końcówkę roku, jest wiele spraw związanych z tworzeniem budżetów, z tworzeniem dokumentów do funkcjonowania i samorządu i ZOZ-u na przyszły rok, postanowiliśmy, że do końca roku prawdopodobnie nie uda się wyłonić dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach i Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Ten zakres obowiązku, który leży jakby na barkach dyrektora, będą pełnili dwaj zastępcy. O wynagrodzeniu też powiem w zakresie swoich obowiązków i z wynagrodzeniem takie, jakie przysługuje zastępcom. Więc no tutaj powiem wprost, że na stanowisku dyrektora ZOZ-u w pewnym sensie no, przez te 2-3 miesiące myślę zaoszczędzimy. Nie chodzi tutaj o broń Boże, żeby na to bardzo nie kłaść wagi, jako o to, żeby zaoszczędzić trochę środków, ale też to pokazuje, że sprawy związane z finansowaniem ZOZ-u są dla nas ważne, ponieważ jakby to powiedzieć, odwołanie dyrektora nie obyło się bez pewnych przyczyn. Ja o tych przyczynach wtedy, kiedy ogłaszałem odwołanie dyrektora ZOZ-u, nie mówiłem. Dziś pewnie już bym mógł trochę powiedzieć więcej, ale też nie ukrywam, nad całą sytuacją ZOZ-u pracuje w tej chwili komisja rewizyjna pod przewodnictwem pani Anny Sroki. Takie spotkanie mieli w piątek zeszły do bardzo późnych godzin popołudniowych. Pewne dokumenty ta komisja przygotowała, są w tej chwili u mnie na biurku, ale no, nie zdążyłem jeszcze się z nimi do końca zapoznać. To też pokazuje jakby, czy usprawiedliwia, czy dodaje argument odwołania dyrektora ZOZ-u, ale na ten temat jeszcze nie bardzo bym chciał dzisiaj tych informacji przekazywać, bo jeszcze jest jedna kontrola, audytor wewnętrzny prowadzi audyt w ZOZ-ie, taki kompleksowy, związany również ze sprawami kadrowymi, ze sprawami płacowymi i generalnie zarządzaniem administracją, więc tutaj po skompletowaniu jakby tych dokumentów, czyli pewnego raportu naszej komisji rewizyjnej, ale głównie też i audytora, będę państwa o tym informował i te informacje, które te dwa jakby ciała skompletują, też tutaj do informacji publicznej. Chodzi o to, żeby pokazać pewne działania, które poprzedni dyrektor nie podejmował albo podejmował w sposób właściwy, a najbardziej to mogę powiedzieć przy braku konsultacji z organem tworzącym czy z przedstawicielem organu tworzącego, jakim jest Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Więc o tych rzeczach jeszcze będziemy mówić. Wiem, że interesuje to opinię publiczną, dlatego też o tym dzisiaj tutaj państwu takie informacje przekażę. I ostatnia rzecz, o której chciałbym tutaj też kilka informacji przekazać, to jest sprawa związana z gospodarowaniem mieniem powiatu ropczycko-sędziszowskiego, a konkretnie w związku z informacjami w prasie na temat zakupu, jakie powiat czynił samochodów dla starostwa powiatowego w Ropczycach.
to przedstawię Państwu tutaj kilka informacji. Przede wszystkim chciałbym o tej Skodzie powiedzieć, która tak zaintrygowała, co po niektóre media. Szanowni Państwo, jak wiecie, na początku roku zakupiliśmy samochód marki Skoda Octavia za kwotę 103 730 zł, 2000 pojemności, benzynowy silnik, 190 koni, skrzynia automatyczna z klimatyzacją. 6 września, wracając z Warszawy ze spotkania służbowego, w miejscowości Staszów najechał na mnie, bo ja prowadziłem ten samochód, najechał na mnie pijany motocyklista bez uprawnień. Tutaj mam zdjęcie tego samochodu. Też je Państwu... Znaczy mam kilka tych zdjęć. Tu jest jedno zdjęcie rozbite, tu jest drugie zdjęcie rozbite tego samochodu. I żeby udowodnić, jak bardzo starałem się tej kolizji uniknąć, to też macie Państwo pokazane, w którym miejscu zatrzymał się samochód, gdzie był pas drogi, a jak zachował się motocyklista. Jak Państwu łatwo z tego wywnioskować, byłem około 60-70 metrów od ronda, czyli moja prędkość miała około 30, może 35 km na godzinę. Ciągła linia, zakaz wyprzedzania, jechało 3 motocyklistów, 2 zdążyło wyprzedzić samochód, który jechał z przeciwka, 3 wjechał po prostu na mnie. Też łatwo zauważyć, jak szybko jechał ten motocyklista. Przy mojej niskiej prędkości wystrzeliły wszystkie poduszki powietrzne, jakie w tym samochodzie były, ponieważ jechaliśmy we trójkę. Ja, dyrektor Wydziału Inwestycji, pani kierownik referatu promocji i jakby to powiedzieć, wszyscy pasażerowie uczestniczący w tym zdarzeniu no nie byli właściwie zabezpieczeni, więc też tak jakby przykładając sprawę do zakupu ponownego samochodu, zwróciłem uwagę na to bezpieczeństwo. Jak Państwo tutaj możecie ocenić, nie wiem jak to wygląda, ale temu motocykliście nic się nie stało. Powiem, ani nie miał nawet skaleczonego palca. Głową uderzył w szybę, nogami uderzył w dach samochodu, odleciał w lewo. Motocykl odbił się i poleciał przed samochód około 15-20 metrów. Więc no, nie chcę tutaj oceniać, broń Boże, jak szybko ten motocyklista jechał, ale uszkodzenie samochodu zostało wycenione na ponad 65 tysięcy złotych. Pokazuje, jak z dużym impetem uderzył we mnie. No ja już tutaj nie widać co prawda, ale na prawo od samochodu głęboki rów, no to już wtedy usunięcie się tak dalece, bo ja to wszystko no, po prostu widziałem. Jechałem zbyt wolno, żeby nie potrafić ocenić sytuacji. Co mogłem, to zrobiłem. Chciałem też zaznaczyć, że prawo jazdy mam od 92 roku. Liczę, że w swoim życiu pokonałem już ponad 500 000 kilometrów, więc mogę powiedzieć, że chociaż nie zawodowy kierowca jestem, to tego doświadczenia trochę mam. To było moje pierwsze takie poważne zdarzenie w życiu. Też to osobiście przeżyłem, bo no, pierwsza myśl była jaka? Zabiłem człowieka, tak? Motocyklista uderzył we mnie, więc no, z całym szacunkiem do motoru i do samochodu, jednak to moje bezpieczeństwo było większe w tej sytuacji niż tego motocyklisty, ale cieszę się, że się za przeproszeniem pijaczkowi nic nie stało i wyszedł z tego cało i zaraz podniósł się i oglądał, chodził po samochodu koło motoru, właściwie koło tego, co z tego motora zostało. I tak Państwu powiedziałem, trochę no wystraszy mnie ten wypadek, więc postanowiłem przy nowym samochodzie zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo. Nowy samochód Skoda Super B jest już lepiej wyposażona. Ja o tym nie mówiłem wcześniej, ale ma tak zwane kurtyny powietrzne, które zabezpieczają przed zderzeniem bocznym.
oprócz poduszek powietrznych w kierownicy i dla pasażera i poduszek na nogi dla kierowcy i dla pasażera, są jeszcze tak zwane boczne kurtyny, które zabezpieczają i siedzących z przodu, i siedzących z tyłu przed uderzeniem bocznym. Ponieważ takie wyposażenie nie ma już przy Skodzie Octavii, stąd powstał pomysł, żeby spróbować kupić taki samochód, który takie zabezpieczenie ma. I rzeczywiście Skoda Superb takie zabezpieczenie ma. Ona kosztowała 139 970 zł, więc tak naprawdę dołożyliśmy, i tutaj przyznaję się, nie było to kilkanaście, a dokładnie 36 200 zł więcej niż poprzedni samochód. Uważam, że dbanie o bezpieczeństwo osób kierujących tym pojazdem, bo ja przypomnę, to nie jest mój samochód do używania tylko przeze mnie jako przez starostę, ale tym samochodem mogą jeździć również i pracownicy starostwa, bo tak to funkcjonuje na podstawie regulaminu organizacyjnego starostwa. Więc dbanie o bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach przy tak dużym natężeniu ruchu, przy tylu pojazdach, przy tylu zdarzeniach, które mają niestety miejsce, no uważam tutaj za swój nie tylko obowiązek, to nie jest, nie traktuję tego jako jakieś Bizancjum, tylko po prostu dbanie o bezpieczeństwo i o zdrowie użytkowników tego samochodu, czyli pracowników również powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Ten samochód to jest diesel, dwulitrowy silnik, 190 koni, czyli ta sama moc co poprzednika, też automatyczna strzelnia biegu i też ma klimatyzację. Szanowni Państwo, ale takich zakupów, żeby już było wszystkiego, wszystkie informacje do końca przekazane, w tym roku było więcej. Chciałbym również Państwa poinformować, że dla potrzeb specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z dofinansowania PFRON-u został zakupiony Ford Transit, nazywa się Ford Transit Custom Kombi, cena tego samochodu 119 900 zł. 130 koni, skrzynia manualna, dofinansowanie z PFRON 70 tysięcy, samochód dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ma służyć specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu. Szanowni Państwo, kolejny zakup, który został w tym roku przez powiat ropczycko-sędziszowski dokonany, to jest Renault Master, samochód tak zwana brygadówka dla pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Ten samochód kosztował 141 287 zł. Ciężarowo dostawczy z kabiną dla 6 osób. Moc 165 koni, 120 kW. Skrzynia manualna. Też ma klimatyzację, żeby była jasność i żeby była oczywista rzecz. Następny pojazd, jaki został zakupiony dla Starostwa Powiatowego w Ropczycach, to jest ciągnik John Deere, używany, jak Państwo tutaj widzicie, oprócz tego, że sam traktor, to również została dokupiona do niego i łyżka, i ta kosa, która jest z tyłu zamontowana. Ramię hydrauliczne kosztowało 59 901 zł. Głowica do koszenia traw kosztowała 27 798 zł. A ten ciągnik jest co prawda używany z 97 roku. Aha, ma jeszcze Tura i Tuza. To są te długie ramiona, bo one są też jakby wyposażeniem dodatkowym. Ten ciągnik kosztował 130 995 zł. Szanowni Państwo, jeszcze łyżka i widła do celów załadunkowych, kwota 3000, tutaj tego nie widać, ale ona też została zakupiona. I jeszcze jeden zakup, który również został dokonany w tym roku, to jest Mitsubishi Pajero dla Wydziału Dróg. Również używany samochód z 2011 roku, kwota 68 500 zł, Wydział Ochrony Środowiska, czyli
samochód do jazdy w terenie z napędem na wszystkie koła, z wyposażeniem opon, też z klimatyzacją do jeżdżenia do lasu, do cechowania drewna, drzewa pozyskanego, który mam nadzieję, że będzie służył też w naszym starostwie. Ale też trwa w tej chwili procedura sprzedaży samochodu terenowego, który ten samochód jakby zamienia. To jest Toyota Land Cruiser. Nie mam tutaj podane, z którego jest roku, ale bardzo już zużyty samochód, który został wyceniony na 10,5 tysiąca złotych. Został ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż tego samochodu. Termin składania ofert mija 22 listopada, czyli w najbliższy piątek. I ten samochód, ta Toyota, zostanie, mam nadzieję, sprzedana. Planujemy jeszcze jedną sprzedaż, pewnie to już będzie w przyszłym roku, Fiata Pandy, też używanego przez Wydział Dróg w Starostwie Powiatowym. Bardzo wyeksploatowany samochód, on ma już prawie 400 tysięcy przejechane, ale skoro ta Skoda, za którą kupiliśmy nową Skodę, pewnie jeszcze nam trochę posłuży, choć ona już ma ponad 350 tysięcy przejechane, więc pomyśleliśmy tutaj, że skoro tamta zostaje, to gorszy samochód, właściwie najgorszy, jaki w tej chwili mamy, tego Fiata Pandę planujemy sprzedaż, albo po prostu zezłomowanie, bo on już jest rzeczywiście w bardzo kiepskim stanie. To te wszystkie rzeczy, które dzisiaj tutaj Państwu przedstawiłem, pokierowały mną w aspekcie właśnie artykułów, które zostały ostatnio ogłoszone, i takiego dziwnego usprawiedliwiania się burmistrza Robczyc: skoro starosta kupił, to ja też mogę kupić. To powiem tak, no skoro burmistrz rzeczywiście chce naśladować inwestycje dokonywane przez powiat czy przez starostę, no to powiem tak, że myśmy w tym roku wybudowali około 4,5 km chodników, z tego co mi wiadomo, gmina Robczyce ani metra, więc może warto by było również o bezpieczeństwo mieszkańców w tym zakresie zadbać i żeby gmina też naśladowała w tym zakresie powiat, który tych inwestycji w tym roku oczywiście dokonał czy zrealizował dość sporo, nie tylko na terenie miasta i gminy Robczyce, ale na terenie całego powiatu. To tyle informacji, które chciałem tu Państwu dzisiaj przekazać. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem.